DuraBook S14i i DuraBook Z14i. 14 cali, 14 cali. Laptop wzmocniony i laptop wzmocniony. Co je łączy, a co wyróżnia, który wybrać? Ja mam na imię Bogdan i zapraszam na krótką wideo recenzję porównawczą. DuraBook powstał w 2002 roku i należy do tajwańskiej firmy Twinhead International Corporation z niemal 40-letnim doświadczeniem na rynku profesjonalnych komputerów wzmocnionych. Tego typu wzmocnione laptopy i tablety DuraBook mają lojalną bazę klientów na całym świecie, w tym w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, agencjach bezpieczeństwa publicznego, a także firmach zajmujących się przemysłem paliwowym, logistyką, ratownictwem medycznym, usługami użyteczności publicznej czy sektorem automotive. Nim omówimy różnice, opowiedzmy o podobieństwach. Oba laptopy mają solidną magnezową obudowę, która wzbudza zaufanie do jakości sprzętu. Dodatkowo porty wejść-wyjść chronione są przed kurzem i wodą za ślepkami. Warto zwrócić uwagę na zintegrowane rączki, które sugerują, że laptopy zostały zaprojektowane z myślą o pracownikach mobilnych, którzy zdecydowanie nie będą mieli czasu na ładowanie laptopa do torby, zmieniając stanowisko pracy kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Podobnie przedstawia się kwestia specyfikacji. Procesory Intel Core i5 i 7 11 generacji, szybkie dyski SSD NVMe oraz od 8 do 64 GB pamięci RAM. W obu przypadkach dostępny jest też opcjonalny dedykowany układ graficzny NVIDIA. W temacie komunikacji laptopy wyposażone są w karty Wi-Fi 6 i opcjonalne moduły GPS LTE. Warto wspomnieć o bogatej ilości złącz I/O obejmującej porty RS, złącza Express Card lub PCMCIA, liczne USB typu A i C, ale tutaj poszczegóły zapraszam już na naszą stronę lub oczywiście do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem. Jak widać, oba laptopy sporo łączy, ale wystarczy wziąć je do ręki, by poczuć, czym się różnią. S14i waży jedynie 2,3 kg, podczas gdy Z14i to aż 3,6 kg. Różnica w wadze nie bierze się znikąd, choć oba laptopy spełniają wymogi standardu MIL-STD810H, Z14i został przetestowany według znacznie bardziej restrykcyjnych procedur. Zastosowanie większej ilości magnezu w samej obudowie sprawia, że Z14i jest odporny na upadki nawet z 1,8 m. Kolejną istotną cechą jest kwestia szczelności. W przypadku S14i mamy tutaj stopień IP53, czyli odporność na pył i zachlapania. Z14i to już IP65, czyli całkowita pyłoszczelność, a także odporność na zalania strumienie wody z dowolnego kierunku. W praktyce oznacza to, że S14i zniesie przypadkowe zalania czy krótkotrwałą pracę na zewnątrz w trakcie mrzawki, natomiast Z14i poradzi sobie już praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo Z14i jest konstrukcją bezwentylatorową, chłodzoną pasywnie. Jest to cecha unikalna nawet na tle innych laptopów w tej klasie wytrzymałości. Najczęściej wentylatory są jednak obecne i chłodzą obudowę komputera, a nie jego wnętrze. Tutaj, dzięki zastosowaniu odpowiednio dużych radiatorów, inżynierom DuraBooka udało się całkowicie zrezygnować z wentylatora, co zapewnia stabilność pracy, zwłaszcza w warunkach występowania jednocześnie dużej ilości pyłu i wilgoci. Oba laptopy oferują standardowo wiele złączy interfejsów, ale to do Z14i istnieje możliwość dokupienia jednostki rozszerzeń z dedykowanymi złączami militarnymi lub slotami PCI Express, czy też jednostki rozszerzeń zamieniającej Z14i w mobilny serwer, oferujący do 4 dodatkowych dysków 2,5 cala zarządzanych kontrolerem RAID. Jeżeli jesteś stale w ruchu, wykonujesz prace serwisowe czy utrzymaniowe na różnych obiektach, a potrzebujesz przy tym niezawodnego, poręcznego komputera, który da sobie radę w przemysłowych czy warsztatowych warunkach i jest odporny na przypadkowe zalanie, wybierz S14i. Natomiast jeśli pracujesz często na zewnątrz, niezależnie od tego, czy panuje 40-stopniowy upał, czy minus 20-stopniowy mróz, leje deszcz, czy pada śnieg, a przy tym komputer realnie zagrożony jest wstrząsami i częstymi upadkami, racjonalnym wyborem będzie tu Z14i. W
Widzimy więc, że różnice między durabookami Z14 i S14i to znacznie więcej niż tylko litera w nazwie. Oba modele są dostępne w wariantach podstawowych od ręki z naszego magazynu. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem jednego z nich, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością doradzimy i dobierzemy konfigurację najbardziej odpowiadającą specyfice Twojej pracy. Jeśli natomiast jesteś resellerem lub integratorem IT, zapraszamy na naszą platformę zakupową Rugged Expert, na której z łatwością dobierzesz sprzęt pod wymagania klienta oraz sprawdzisz ceny i dostępność. A w tym miejscu ja dziękuję za uwagę. Kolejne filmy o produktach Durabook nie tylko już wkrótce na naszym kanale.